Loża radiowa. A gościem dzisiejszej Loży radiowej jest Piotr Semka, publicysta i dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w Opolu. Panie Piotrze, promuje pan książkę Piątka u Semki. Jak rozumiem, 5 dekad życia prawicowego dziennikarza w czasach, które nie zawsze były dla prawicowych dziennikarzy łaskawe. Co dodatek, jeszcze muszę się zmagać z pytaniami, czy to jest nawiązanie do Piątki Morawieckiego albo Piątki Kaczyńskiego. Nic wspólnego. Kiedyś miałem taką audycję Piątka u Semki w telewizji familijnej. Wieki temu już nikt nie pamięta. I tak sobie pomyślałem, że w sumie trzeba jednak już jakoś to podsumować. Jeżeli przyjąć, że początkiem mojej pracy dziennikarskiej było założenie gazetki ścielnej w moim liceum 29 listopada 80 roku, romantyczną datę wybraliśmy, datę nocy listopadowej, to będzie w listopadzie 39 lat w dziennikarstwie. Choć oczywiście śmieję się, chociaż rzeczywiście od 85 roku już pracowałem w piśmie, jednym pisemku podziemnym. Wcześniej jeszcze było takie szkolne pisemko, a w 89 uczestniczyłem w kampanii, właśnie jest akurat 30 lat, w kampanii wyborczej Solidarności. Pracowałem w tygodniku wyborczym. Takie było pismo wydawane w Gdańsku. To było pierwsze pismo, które można było już kupić w kiosku. Więc już wtedy się czułem dziennikarzem, który wreszcie mógł mieć legitymację prasową, bo jedną ze zmorą działania w podziemiu było to, że nie miało się żadnej możliwości przedstawienia się jako dziennikarz. Ale jak pojechałem do Jarocina zrobić reportaż, to musiałem tym biednym rockmenom tam tłumaczyć, no, że ja to, wiecie, jestem z pasy podziemnej. Oni patrzyli, czy ja nie jestem prowokatorem czasami. Jest piękne czasy, no, a potem już dziennikarstwo, takie zderzenie się ze światem jeszcze odchodzącym tej takiej prasy w PRL-owskiej, której były w redakcjach straszne taka hierarchia, że byli dziennikarze, którzy mieli właśnie tak gdzieś 60 lat, tacy średniacy to mieli 30-40. I byli tacy, którzy robili kapę. I właśnie, to się mówiło, że no, musisz się liczyć z tym, że przez pierwsze 2 lata to będziesz raczej researcherem. To też się wiązało z jakimś takim głodowym stawkami. Dzisiaj te kariery dziennikarskie bywają znacznie szybsze. I właśnie pytanie, czy to dobrze, bo mam wrażenie, że teraz no każdy, kto ma internet i opublikuje jakiś wpis w internecie, nazywa się dziennikarzem. Tak, pojawiają się nawet tacy, co wydają własnym słowem pod tytułem ja w sieci, to są tweety na przykład. Nie, no oczywiście dziennikarstwo jest obecnie, ma niełatwe czasy. Redakcje, młodzi ludzie bardzo często nie chcą tak długo terminować, wolą pójść do pracy prostszej, poza mediami, ale dający już jakieś pieniądze. Albo pracować na własny rachunek, otwierając swoją stronę internetową. A nie, bardzo często jeszcze można pójść do PR, na przykład do biura prasowego Urzędu Miasta i Gminy, można zostać rzecznikiem jakiejś firmy PR-owskiej. I bardzo często ci dziennikarze nie bardzo rozumieją, czym to się różni od dziennikarstwa. Ja na to im zawsze mówię tak, że dziennikarz powinien, jak to się ładnie mówiło w sądzie, według swojej najlepszej wiedzy chcieć ustalić, ile to jest 2 razy 2. A pracownik PR-u przychodzi do swojego klienta i mówi, no mam napisać 2 razy 2, a to ile ma być? 4, 5, 6, 7, a może 9. Ale no, nie obrażam się na nowe czasy, bo młodzi ludzie przychodzą, mają inne doświadczenie. Na pewno jest znacznie więcej młodych ludzi, którym trudno skupić się na takim żmudnym poznawaniu tego zawodu. Czyli jest bardzo dużo, którzy tak chcą już od razu na to. Od razu. Potem jest kategoria tak zwanych kogucików, którzy uwielbiają biegać z mikrofonami
i tam zaczepiać, mówić: panie pośle, dlaczego pan bije żonę, albo... Zakupy w niedzielę. Dlaczego pan... nazywają pana padalcem, co pan da to? No i to też jest oczywiście takie trochę kogucikowate, jak to nazwałem. Jest jeszcze właśnie ostatni typ dziennikarzy, którzy toną w takiej roli z kolei. No tak, wszyscy o tej strasznej polityce. A ja państwu teraz opowiem coś o sztuce. Otóż przeczytałem właśnie książkę Leonardo da Vinci i teraz państwu opowiem. I zaczynają z kolei opowiadać o tej książce takim tonem kogoś, kto posiada wiedzę tajemną i tych biednych, maluczkich prowadza, tak. Ale no, każdy człowiek wspomina siebie. Pewnie też byłem nieznośnym kogucikiem, pewnie też wbijałem się w jakieś takie sztywniactwo kogoś, kto posiada jakąś wiedzę. Więc wół nie pamięta, jak cielęciem był. Podzielił pan dziennikarzy według tych kategorii kogucik i tak dalej, a Marek przedstawił pana jako dziennikarza prawicowego. Czy lubi ja pan nie to lubię określenie? Tego określenia, bo dziennikarz z lewej strony się często tak nie przedstawia. Ta pieczątka jest bardzo często taka, żeby zasugerować: oho, ten to dziennikarz, to na pewno nie będzie obiektywny. I to bardzo lubi druga strona, na przykład dziennikarz Gazety Wyborczej mówił: my to standardy, jesteśmy dziennikarze, a tam prawda? Są prawicowi dziennikarze. A tamci to są w ogóle pracownicy frontu ideologicznego i tak dalej. Tak jakby Gazeta Wyborcza nie była. No to po pierwsze, a po drugie, w ogóle to są ostre czasy i wszystkie media wypowiadają się ostrzej niż wypowiadałyby się parę lat temu. Co więcej, jeszcze dochodzi do czasami takich sytuacji, że... No właśnie teraz dzisiaj przeczytałem, że jakiś uniwersytet w Oxford powiedział, że portal w polityce, który jest na prawo, czytałem, to są informacje śmieciowe. Nie wiemy, kto przeprowadzał te zasady, jaki zespół, ile osób w tym zespole znało Polski. Może była jakaś jedna pani, która na przykład bardzo nie lubi portalu w polityce. Powiedziała: a, dowaliły tym. O, Wyborcza, proszę. Umia wyważenie i spokój, a ci ochyda. No i potem ci wszyscy, którzy nie lubią portalu w polityce, mówią: ha, ha, no, spadły maski i tak dalej. Z tym większą przyjemnością w ogóle przyjąłem zaproszenie, które na to spotkanie w Opolu zorganizowało moje spotkanie Stowarzyszenie Biało-Czerwone Opole. I właśnie dlatego cieszyłem się, że mnie przedstawiono jako autora głównie książek, a nie dziennikarza z taką czy inną. No i właśnie bardzo lubię spotkania książkowe, szczególnie w bibliotekach miejskich, bo zazwyczaj przychodzą ludzie, którzy mają kontakt z książką, mają kontakt z taką ponadnormatywną zainteresowaniem kulturą czy słowem czytanym. No i to zupełnie inaczej się rozmawia. Bardzo nie lubię, jak ktoś przychodzi właśnie taki naładowany emocjami politycznymi, bo są tacy, no, Kluba Gazety Polskiej na przykład, bo wtedy ja nie mogę opowiedzieć o książce, tylko mówię: no tak, książkę tam pan jakąś ma, a teraz niech pan powie, kto wygrał wybory. Ja na to odpowiadam dowcipnie, że proszę o dostarczenie mi takiej szklanej kuli i takiego czarnego kota, to ja wtedy położę ręce, popatrzę, jakiś fluid spadnie i powiem, kto ile wygra. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przypominamy, że gościem Noży Radiowej jest dzisiaj Piotr Ślemka, publicysta i dziennikarz. Panie Piotrze, dzisiaj portal do rzeczy opublikował wywiad z profesorem Maliszewskim, Robertem Maliszewskim, który mówi, że w tym momencie, na tym etapie kampanii, PiS znalazł się w defensywie. Nie on ustala agendę, tylko dopasowuje się do tego, co się dzieje. Na przykład film grać Sekielskiego. Tak, do filmu o Sekielskiego byli zdecydowanie nie przygotowani. Ja zresztą myślę tak, że to słynne wystąpienie Leszka Jarzyńskiego. Myślę, że Leszek Jarzyński mógł znać ten film, albo mógł więcej. Czyli był spisek. Przygotował nie, koniecznie. No, to Tomasz Sekielski, o ile wiem, pokazywał ten film ileś osobom, no, ileś kopii.
może ja nie chcę wchodzić w taką właśnie logikę, natomiast Jerzewski wiedział, że występował z Donaldem Tuskiem, to też jak gdyby bardzo charakterystyczne, że Jerzewski bardzo ostro pałatykuje Kościół, PiS broni Kościoła, wyskakuje film, no i wtedy Jerzewski mówi, no i co? Mówiłem, a oni jeszcze bronią Kościoła. Źle się dzieje, że potem to jest wymieszane, bo na przykład prymas Polski, pytany o słowa Kaczyńskiego, połączył dwie reakcje, no bo Kaczyński mówił, to jest atak na Kościół, mówił o bardzo agresywnym wystąpieniu Leszka Jerzewskiego. A potem mówię, nie, ja to oglądałem film, to nie jest atak na Kościół. Kaczyński nie mówił o filmie, mówił o wystąpieniu Jerzewskiego. No mniejsza z tym, myślę, że kapłan na takim wysokim stanowisku powinien uważnie słuchać pytania, bo w tym pytaniu pomylono dwie różne rzeczy. Ale wracając do tej rzeczy, sam film pokazuje rzeczywiście sytuację ludzi, których Kościół traktował bardzo źle. Więc to nie jest tak, że w tym filmie też nie było rozmaitych brzydkich chwytów, jak na przykład dwukrotne pokazywanie zdjęcia papieża przytulającego kapłana, o którym wiemy, że molestował dzieci. No trzeba wiedzieć, że papież, jeżeli przytulił, no to dlatego, że uważał tego kapłana za twórcę ogromnego sanktuarium w Licheniu, a nie. A ktoś młody może powiedzieć, no jak to, no tutaj pedofil, jeszcze papież go tak honoruje. No ale są też rzeczy, które rzeczywiście wisiały w powietrzu. To przykład tego pomnika, który temu prałatowi wystawiono. No, zakład Marianów mógł się zorientować, że prędzej czy później ta sprawa wyjdzie i wtedy trzeba będzie ten pomnik, tak jak to się stało, zresztą zasłaniać. Notabene jeszcze też ten dobry przykład, bo prowincja Marianów powiedziała, że ono będzie rozważać dopiero. No jak będą działać w takim tempie, to aktywiści wiosny Biedronia trzy razy odsłonią ten pomnik i go wybalują, nie wiem, na czerwono, albo zielono, albo fioletowo. Albo tęczowo. Na pewno jest tak, że nie pozwolą sprawie ucichnąć. My mamy świeże informacje z tego tygodnia. U nas kandydat wiosny złożył doniesienie do prokuratury, oskarżając naszego ordynariusza diecezji o poplecznictwo, czyli ukrywanie przestępstw. Prokuratura musi się z tym zmierzyć teraz. No tak, więc teraz film Sekielskiego to są przykłady, które raczej, bo powtarzam, nie badałem tego, ale no raczej wyglądają korzyści ludzi, którzy zostali skrzywdzeni. Tylko, że w miarę czasu tych oskarżających będzie coraz więcej. Obym się mylił, ale mogą też się pojawić ludzie, którzy po prostu racji tego, że nie cierpią Kościoła, prawda? Powiedzą, no i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś bardzo źle zapamiętał, ale nie z powodu jakiegoś protestowania, ale z powodu na przykład tego, że jakiś kapłan był obcysowy, niemiły. No i teraz go oskarża, mści się po latach. A po 30 latach prawdy się nie da ustalić. No, to jest to trudne, powiedzmy. Dlatego ja zachęcałem Kościół, żeby zamiast tworzyć we wszystkich diecezji chyba jest 40 parę, każdej pojedynczą komisję, to być jedną centralną komisję, która by zajmowała się takimi sprawami. Bo w takich sprawach trzeba sobie wyrobić doświadczenie. Albo inna sprawa. Jak na przykład księża kluczą, chcąc wyłgać się od grzeszków z przeszłości i z drugiej strony, jak odróżnić kogoś, kto naprawdę był ofiarą, od kogoś, który po prostu nie cierpi Kościoła i chce dowalić w cudzysłowie czarnym takim oskarżeniem. Ale do tego trzeba wiedzy, trzeba ją zbierać. To jest tak jak z pomocnikiem Kolombo. Dlaczego pomocnik Kolombo jest tak skuteczny? Bo jak on każdy z tych sprawców, który występuje w jego filmach, robił to pierwszy raz. Natomiast Kolombo widział ludzi, którzy kręcą w takich sprawach po raz 30, 40, 50. I wiedział, kiedy znowu wrócić, zadać kolejne pytanie. No właśnie. I teraz, gdyby była jedna albo dwa składy takie teamy,
to one mogły zbierać doświadczenia, prawda? Jak zazwyczaj tak się to odbywało? Jak ofiarę osaczano? I to jest wiedza, która potem potrafi albo ułatwić wyciągnięcie jakiejś okoliczności od kapłana, który wyraźnie nie chce, żeby w tym grzebać, i na odwrót, żeby się przekonać, czy ofiara mówi prawdę. To jest drugie pytanie polityczne. Na ile Konfederacja może zaszkodzić PiS-owi? No ostatnio troszkę rozpad w sondażach przegoniła Kukiz 15. Zobaczymy, czy przekroczą 5% w sondażach różnie. To jest wynik troszeczkę jak gdyby zjawiska, które zawsze jest. To znaczy młoda generacja, która nie ma ochoty przebijać się przez takie struktury w PiS-ie. Ci młodzi muszą tam nosić teczkę, jak to się mówi potocznie, ileś lat, i nie wszyscy mają ochoty na taki długi marsz. Z kolei wadą Konfederacji jest to, że ona nie ma takich mądrych autorytetów, nauczycieli, którzy by mówili: nie przesadzaj, nie idź na wygłup. No, Korwin-Mikke lubi przesadzać. No właśnie, Korwin-Mikke jest niestety jeszcze gorszy, to znaczy jest człowiekiem, który może być uznawany za autorytetem, którego modus operandi jest zawsze przejaskrawienie, skandal i tak dalej. Tym podbijają serca właśnie młodych ludzi. Ci młodzi, którzy będą naśladować, to już będzie zupełnie nie do zniesienia, prawda? I tu wracamy znowuż do figury Kogucika, o której mówiłem w wypadku dziennikarskiej. Otóż ta figura może też się powtórzyć w polityce. I to jest w ogóle dramat polskiej prawicy, że nie ma takiej linearnej ciągłości autorytetów, którzy uczą polityki, uczą pewnej ideowości. Te kolejne emanacje, szczególnie tego ruchu narodowego, nie bazują na autorytetach. Marek Jurek na przykład jest taką osobą. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przed nami trzecia i ostatnia niestety część rozmowy z Piotrem Semką, dziennikarzem, publicystą, jednym z nielicznych dziennikarzy warszawskich, który z lubością pisze o Śląsku. Tak, bardzo lubię Śląsk, śledzę. Śledzi pan to, co się śledzę, u nas tak, dzieje. Portale. Nie ma tego niestety tak dużo, bo portali tygodników śląskich jest bardzo niewiele już. Jest wydawany w Katowicach miesięcznik Śląsk. Jest fabryka Silesia, to jest bardziej zbliżona do autonomii Śląska. Jest Dziennik Zachodni, jest Trybunał Polska, nowa Trybunał Polska. To u nas tak. I tak naprawdę był portal Silesian pana Durczoka, ale zbankrutował. A co pana w tym naszym Śląsku tak fascynuje? Ja jestem zwolennikiem, ja zainteresowałem Śląskiem dlatego, że w latach 2009 ta fala taka popularności Rasiu Ślązakowcy to nastąpiła gdzieś koło 2007-2008. Myślałem sobie, że skoro nikt z nim nie polemizuje, no to ja polemizuję, mimo że jestem... Na pewno te moje korzenie rodzinne, które te sprawy pogranicza kulturowego polsko-niemieckiego się zazębiały, były dla mnie punktem wyjścia. Natomiast oczywiście cała ta zabawa polega na tym, że rasiowcy, walcząc ze stereotypami, sami tworzą nowe stereotypy. Na przykład parę takich określenia, że Śląsk przez stulecia był miejscem spotkania się kultury czeskiej, polskiej, niemieckiej i żydowskiej. No, ja na to patrzę inaczej, znaczy uważam, że historia Śląska to jest ścieranie się takich dwóch etnosów, etnosu niemieckiego i etnosu polskiego. A sprawę jeszcze bardziej komplikuje, że określenie Ślązak oznacza bardzo wiele różnych rzeczy. Może to być Polak mający korzenie śląskie. Może być to ktoś, kto ma korzenie śląskie, ale na przykład uważa, tak jak Kraś, że istnieje osobny naród śląski, już mamy dwie. Może być to człowiek, którego rodzice
przybyli z Kieleckiego, ale który jak gdyby zaakceptował etos tej ziemi. I może być to przedstawiciel mniejszości niemieckiej, która mówi, że my uważamy się za Ślązaków w tak. Niemców po prostu. W takim sensie jak Saksończyk, jak Bawarczyk, czy jak mieszkańcy Turingii. I potem wychodzą z tego rozmaite łabańce, gdy na przykład zdarzyło się Kaczyńskiemu powiedzieć to zdanie, które potem mu wypominano wiele, że ukryta opcja niemiecka. On mówił oczywiście o ruchu autonomii Śląska. Ale Raś wykorzystał to bardzo wygodnie dla siebie. Powiedział: widzicie, Ślązacy, wszystkich was obraził. Oni uwielbiają się chować w tym tłumie ludzi, którzy mają prawo używać czegoś jak Ślązak. Wtedy, kiedy jest im wygodnie, a kiedy jest im też wygodnie, to prezentują się już jako tacy super Ślązacy, czyli osobna narodowość Śląska. I to jest moja pierwsza wątpliwość, która jakby pojawiła się. Słyszałem o takich postulatach uznania Ślązaków za osobną grupę etniczną. Tak jak Kasubowie. Tak, ponieważ, na czym polega problem, bo kim są, i tu wracamy się pytanie, kim są Ślązacy. Otóż dla wielu osób takie stworzenie na przykład osobnej grupy etnicznej tworzyłoby super Ślązaków, takich echt Ślązaków, jak to mówią, czyli takich stupę, a ci reszta to co, gorsi są? Na tym polega zresztą paradoks, że Gazeta Wyborcza, która bardzo często walczy i denerwuje się, gdy kto pada się prawdziwi Polacy, Polacy stuprocentowi, no i wtedy pytają, a reszta to co? Niepełnowartościowi, niepełnoprocentowi? To w tym wypadku Wyborcza nie widzi problemu. Mówi, tak, oczywiście, niech walczą o status mniejszości, nie rozumiejąc, że to jest sytuacja, w której po pierwsze to jest wątpliwe, w ogóle językodawcy mówią, że to jest wątpliwe, że to jest osobny naród, bo Gwara Śląska, Gotka Śląska, jak to woli, jest jednak gwarą języka polskiego. I nie ma jednej też Gotki Śląskiej. Nie ma jednej, no ale ja to mówię, no to my skodyfikujemy, więc to jest taka gra. Natomiast druga rzecz jest taka, że ten wysiłek, który ileś pokoleń włożyło w to, żeby zniknął podział Ślązaków poza Polskę, który nastąpił za czasów Kazimierza Wielkiego, to jest ogromny wysiłek. Ja tego połączenia będę bronił. Ja nie zamykam oczu na rozmaite urazy, które były wobec tych, właśnie oni mówią, rdzennych Ślązaków. Czyli to, że jakieś nauczycielki mówiły, że mówią jakąś tam wsiową gwarą, gdy mówili tą swoją gotką śląską. Bardzo często ludzie spoza Śląska nie rozumieją na przykład powoływania do Wehrmachtu. Mówią, czy wy byliście Volksdeutschami i tak dalej. Natomiast z drugą strony te Ślązacy sobie też ułatwiają pewne rzeczy, prawda? To była ta słynna okładka, właśnie Ślązacy, użyłem określenia Ślązacy, w sensie Ślązakowcy. Dlatego to powstało to słowo, to zresztą powstało na początku XX wieku, kiedy ten ruch śląski pojawił się jako alternatywa i dywersja, co dużo mówić, wobec ruchu Polaków śląskiego szczepu, o tak powiedzmy, na Śląsku Cieszyńskim. I teraz Ślązakowcy też mają mnóstwo swoich jak gdyby rzeczy, których nie chcą mówić. Na przykład ich taka kalka historyczna, stereotyp, to jest powstanie śląskie jako walka Ślązaków ze Ślązakami. No wiemy bratobójcza wojska z historii, że w tej walkach głównie uczestniczyły Freikorpsy z Bawarii, z Saksonii, z Anhaltu i potrafiły być bardzo brutalne. Oczywiście jakiś procent Ślązaków uważających się za Niemców też walczył. A teraz znowuż, czy my na to patrzymy jako walkę
Niemców, w tym Niemców uważających się za Ślązaków, ze Ślązakami, którzy uważali się za Polaków, tu język jest zbyt ubogi, żeby opisać bardzo różne kombinacje. Tu już pomijam to, że byli ludzie z niemieckimi nazwiskami, czujący się Polakami, byli ludzie z polskimi nazwiskami, czujący się Niemcami i byli też ludzie, którzy uciekali w taką śląskość w zasadzie, my ani tu, ani tu, ja jestem tutejszy. Czyli taka logika trochę szwajcarska, że tu jakieś wielkie idee, wielkie narody, a ja to bym chciał, żeby tylko była porządna praca i co niedziela była rolada z młodą kapustą. Więc problemy są. Drugi problem, też bardzo silny, który wyskoczył. Ślązakowcy bardzo żądają i bardzo podkreślają szacunku dla tego, co nazywają tragedią Górnośląską 45, natomiast w ogóle jak gdyby lekceważą to, co było w 1939 roku na Górnym Śląsku. Wtedy była i akcja eksterminacji powstańców i śląskiej inteligencji i germanizacji kościoła. Więc bardzo są wyczuleni na swoje urazy z historii, a bardzo lekceważąco wypowiadają się na przykład o tej obronie wieży telewizji spadochronowej w Katowicach. Owszem, propaganda PRL-u rozdęła tą walkę do jakiegoś poziomu, jakiegoś, Bóg wie jakiego, gniazda oporu. I to był błąd. Natomiast to jednak tam byli harcerze, którzy bronili Katowic. Owszem, można powiedzieć, że to było walka z wiatrakami. No ale symboliczna. Ale była symboliczna. Katowice nie oddały się bez walki. Zresztą tych walk było znacznie więcej. Byli powstańcy, były ogniska oporu w różnych miejscach Katowic. Nieważne. Chodzi o to, że w tych sporach bardzo często Raś używa takiego języka ironii, szyderstwa, takiego upokorzenia tych... Ale ostatnie wybory pokazały, że traci poparcie. Dobrze, no zobaczymy jak oni się odrodzą, bo oni szukają formuły jakiegoś odnowienia się. Ja najbardziej protestowałem przeciwko jednej rzeczy, to znaczy temu, co Raś proponował rewolucji od góry, to znaczy, że Raś w koalicji z Platformą obejmuje resorty odpowiedzialne za kulturę i potem wprowadza taką reedukację wszystkich według mojego Strucholca, bo hasło, żeby zrobimy historię regionalną, brzmiało atrakcyjnie, ale jeżeli to miałoby być ten wykład pod tytułem, że Powstanie Śląskie to była walka bratobójcza, a tylko naprawdę liczy się tragedia Górnośląska 45, a ta 39 to jest mało ważna. Inny przykład, to teza, że w obozie Świętokrzyskim w zgodzie Polacy eksterminowali Ślązaków według klucza etnicznego, czy wręcz czystka etniczna. No to była reżim komunistyczny, który do tego obozu, tak samo jak do obozu w Łabinowicach, wtrącał także AK-owców, ludzi z NSZ-u i tak dalej. Ten taki próba rozdzielenia polskości od śląskości rzeką krwi, nazywa się używając określenia polskie obozy, była czymś, co budziło moją wątpliwość. I z tego się brała moje zainteresowanie pisaniem sprawach śląskich. Pewnie do tego tematu jeszcze nie raz wrócimy. Bardzo dziękujemy za wizytę w Loży Radiowej. Piotr Semka, dziennikarz. Zawsze na każde wezwanie stawiający się w Opolu. Trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Loża Radiowa.